Witajcie, ja nazywam się Mateusz Kowalski, na co dzień zajmuję się wynajmem mieszkań we Wrocławiu, a w tym wideo odpowiem na pewien zarzut w kierunku inwestowania w mieszkania na wynajem, że wynajem tak właściwie to już się skończył, nie ma co inwestować w mieszkania na wynajem, wynajem pada, nie ma najemców, którzy chcieliby wynająć te nieruchomości, a zakup nieruchomości dzisiaj to jest wejściem na samym szczycie bańki nieruchomościowej. To wideo będzie podzielone na trzy części. W pierwszej odpowiem na to, jak to dzisiaj widzę. W drugiej części puszczę pewne nagranie, które nagrałem 2 lata temu, w którym opowiadam, jak wybrać mieszkanie do kupienia na wynajem. Jest to wideo jeszcze sprzed pandemii. A trzecia część będzie pewną niespodzianką, więc oglądajcie do samego końca. A więc tak, jak ja dzisiaj widzę wynajem mieszkań? Otóż rynek wynajmu mieszkań jest rynkiem niejednolitym. Co to oznacza? Jeżeli chcielibyście kupić akcje albo obligacje, to kupujecie po stałej, równej cenie w danym momencie i jest to ok, to jest jednolite. Natomiast w przypadku mieszkań na wynajem, to po pierwsze, możecie kupić różne, może nie, takie same mieszkania w danym bloku lub na danym osiedlu, które są w takim samym metrażu, bardzo podobne, w bardzo różnych cenach, gdyż ten rynek jest niejednolity. Tak samo wynajem mieszkań. Możecie wynająć mieszkania bardzo podobne w różnych cenach. I jest to ok. To jest właśnie to, że rynek jest niejednolity. Tak samo, jeżeli czytacie pewne raporty albo opracowania, artykuły w internecie, w którym jest napisane, że spada liczba najemców, opłacalność wynajmu jest niższa niż rok temu, to tak samo jest to pewne uśrednienie rynku, jak wygląda w całości. Jeżeli weźmiemy sobie 10 mieszkań i 8 z nich będzie wynajętych, jest podane, że tam rynek wynajmu spadł o 20% w dużym uogólnieniu, to jednak oznacza to, że 8 mieszkań jest wynajętych, a te 2 z jakichś tam powodów stoją puste. Tak więc ja osobiście uważam, i to jest dokładnie ta sama myśl, którą za chwilę puszczę jeszcze sprzed ponad 2 lat, bo to jest ze stycznia 2019, w którym mówię o tym, że w przypadku migracji ludzi i wyludniania się miasta, miasto nie będzie się wyludniać równo po całości, tylko będą pewne obszary, które będą się szybciej wyludniać, a ludzie będą migrować, ci, którzy zostają w danym mieście, do miejsc bliżej pracy, na przykład bliżej pracy. Wiąże się to z tym, że pewne lokalizacje w mieście są bardziej pożądane przez najemców. Z tego też powodu ten najem będzie w dalszym ciągu na takim samym poziomie lub odrobinkę niższym w konkretnych miejscach w mieście, z tego też powodu, że ogólna liczba najemców jest niższa, więc gdzieś te sposoby walki o najemców także wchodzą na rynek walki cenowej, dlatego też właściciele mieszkań obniżają cenę, żeby w ogóle uzyskać tego najemcę. Natomiast te najbardziej pożądane lokalizacje w mieście, nie ma w nich za wielkiej różnicy w cenach wynajmu. I teraz puszczę to nagranie. Kolejny czynnik. Migracja. Jeżeli przyjmiemy, że miasto to okrąg, to w przypadku wyludniania się miasta, bo przeludnienie to zupełnie co innego, ten problem Ciebie nie dotyczy, bo miasto wtedy będzie się rozwijać. Natomiast co w przypadku, jeżeli miasto się będzie wyludniać i będzie tych ludzi mniej chętnych do wynajęcia mieszkania? W każdym razie to nie będzie tak, że nagle powstaną jakieś, nie wiem, piętra w losowych miejscach, w lokalizacjach, w mieście, gdzie nikt nie chce mieszkać. Najczęściej jest to tak, że duże skupiska pracy są gdzieś w centrum. Są tam też sklepy, apteki, przychodnie i inne miejsca, gdzie ludzie chcą i niejako potrzebują przebywać. Dlatego najczęściej będzie to wyglądało tak, że obrzeża miasta będą się wyludniać i będą ci ludzie emigrować do centrum. Istnieje możliwość, że miasto jako okrąg będzie miało skupiska pracy
w losowych miejscach, może nie w losowych, ale w konkretnych miejscach i nie będzie to samo centrum miasta. I co w takim przypadku? W takim przypadku ludzie dalej będą migrowali z miejsc oddalonych od swojego miejsca pracy, gdyż jednak praca to jest miejsce, gdzie większość ludzi spędza dosyć sporą część swojego czasu w czasie tygodnia. A dojazd do pracy niejako odbywają codziennie. Czyli podsumowując, ludzie idą za pracą. Jeżeli ktoś będzie miał wybór mieszkać w mieszkaniu A, a mieszkaniu B, gdzie te mieszkania będą takie same, w tej samej cenie, a jedyną różnicą będzie to, że z mieszkania A do pracy ma 15 minut, a z mieszkania B musi jechać godzinę, to oczywistym jest, że wybierze mieszkanie A i dlatego będzie mieszkał blisko swojego miejsca pracy. Jak widzicie, jest to dokładnie ta sama myśl, o czym mówiłem 2 lata temu. A teraz przejdźmy do trzeciej części nagrania i będą to screeny ogłoszeń z jednej z grup na Facebooku, gdzie ludzie sami się ogłaszają, że szukają konkretnych pokoi lub konkretnych mieszkań. Potwierdza to tylko ten jeden fakt, że ludzie w dalszym ciągu szukają mieszkań i w przypadku, kiedy nie są w stanie łatwo znaleźć tych mieszkań na przykład na OLX-ie, Gumtree, Otodomie, to wręcz piszą takie posty na Facebooku, chcąc znaleźć konkretne mieszkanie, konkretny pokój dla samych siebie. Obejrzyjcie chociaż część tych ogłoszeń, gdyż może da Wam to pewien pomysł na to, jakie mieszkanie warto kupić, jeżeli jesteście akurat na takim etapie życiowym, że chcielibyście kupić mieszkanie na wynajem. Podsumowując to wszystko, uważam, że inwestycje w mieszkanie na wynajem to w dalszym ciągu bardzo dochodowe inwestycje, bezpieczne inwestycje, gdyż zachowują wartość pieniądza, przechowują go w czasie, a w dodatku wypłacają w pewnym stopniu odsetki, dywidendę w postaci czynszu z wynajmu tego mieszkania. Oczywiście, gdybyście byli zainteresowani zainwestowaniem w mieszkanie na wynajem ze mną, to więcej na ten temat znajdziecie na stronie wynajmo.pl/inwestycje. Dziękuję za oglądanie i życzę powodzenia w inwestowaniu. Jeszcze jedno. Na temat tego, czy jesteśmy właśnie na szczycie bańki nieruchomościowej, mówię w innym moim nagraniu. Link znajdziecie tutaj.